Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Jakieś emocje? Ja myślę, że tylko same emocje tutaj są. Misiaczki, zwierzaczki, prosiaczki, jelenie, słoniki, kotki, pieski. Wszystkich was serdecznie witamy. Słuchajcie, jesteśmy na tej drugiej części. Tutaj mamy mały etap następnej pracy, którą musimy też zrobić w międzyczasie, bo będziemy stać za chwilę tam i czekać, aż będzie jakiś następny etap. A w trzech na tym małym pokoju nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Więc tutaj będzie trzeba odpiąć tego waste'a. Karolu, złoty. Ten grzejnik będzie trzeba odpiąć, bo on przechodzi jakoś przez ścianę. Do dwóch grzejników czy trzech po drugiej stronie. Całe zasilanie jest tam po prawej stronie w tym boksie, ale my odetniemy na razie tylko centralne z samej strony tam. Za chwilę wam pokażę. I naszym zadaniem jest tak, wywalenie tej części okna dzisiaj tylko i wycięcie tej ściany równo. Najlepiej ta listwa u góry by została, co nie? Ta betonowa. To jest beton czy drewno? Beton. To musi zostać, nie? Także na koniec dnia wstawimy mu nowy waste do umywalki w kuchni, tylko że on pójdzie dużo niżej, bo tu będzie taki stopień jak z tej strony mniej więcej, Karol. A, tam jest różnica. Ta podłoga tam w pokoju jest wyżej, nie? Więc z tamtej strony... To jest, wiesz co, od starej pralki czy coś, które tu było, nie? No i jak grzejniki będziemy robić, to trzeba pamiętać, że też puścimy rurki tutaj pod tym stopniem, bo on chce grzejnik tu, na tej ścianie jeden. I to trzeba też będzie przyciąć na równo. To. Czyli tu na przykład na prosto wytniesz i to trzeba będzie ściąć, nie? Później naprawimy to. Zafilujemy. A on sobie tą ścianę przemaluje, czy my to przemalujemy, nieważne. Także dzisiaj to trzeba, to wszystko. Everything what you can see, Obi. Yeah. We need to move outside or move at the end of this room. Tam i przykryć, nie? Because we don't know what the weather will be. Okay? I tak samo tutaj. To zamkniemy te drzwi, tu wszystko, nie? Zatejpujemy. I tutaj. Tu tak samo. Żeby tutaj kurzu nie robić nie wiadomo jakiego. To tutaj, wiesz co, wrzucimy sheeta podwójnie, taką kurtynę zrobimy. Zawiesimy dwa razy. Aha. I zabezpieczymy, więc ten kurz się nie będzie przedostawał, nie? Ja pojadę teraz po wszystkie rzeczy. Nie mamy szatki folii, nie?
No właśnie, wszystko trzeba zapisać. Ja tam jakieś mam, ale po prostu małe, nie? No i gaffatape i przykleić, a później się tam przemaluje ten sufit. I tu gaffatape pójdzie po tym boksie? Tu gdzieś na przykład zdejmiemy te kurtyny, żeby one się nie zakurzyły tak czy siak. I tu po ramie okna najprawdopodobniej tędy puścimy, nie? Za lampą. Wszystkie rzeczy odsuniemy, nie trzeba będzie, wiesz, tego pokoju tu przykrywać. Zamkniemy drzwi, nie powinno być takiego, wiesz, tutaj draftu, nie? O, tutaj są zapory. No. To tutaj się właśnie to obetnie. Tam gdzieś chyba przechodzą na drugą stronę te rurki, bo widzieliśmy je z drugiej strony. Gdzieś pod. Musimy przykryć podłogę, bo to jest oryginalna podłoga w tym domu. Więc musimy zadbać o to, żeby to wszystko było jakie jest. Pięknie. Nawet podwójnie krytyki tu położymy. Mhm. That's original floor, Obi. We need to take care about this. Obi, wake up. Obi was drinking too much yesterday. That is naughty boy. You're a naughty boy. Dobra, to słuchajcie, zbieramy się, musimy zorganizować sobie materiały. Jedziemy z tym. Let's go. Przyjechałem do Travisa, ale nie po dużo rzeczy, niestety, tylko po sam kordek, także... Biorę kordeka, wracam do chłopaków i muszę się wybrać na wycieczkę do Jacka po... i tak dalej. Będę musiał kupić farbę i kilka rzeczy tutaj na projekt, ale to wam wszystko pokażę za chwilę. Hej! All the way through the tape. Co mamy tak? Mamy poprzykrywane, słuchajcie. Chłopacy szybko tutaj ogarnęli. Kordeki zaraz wjadą tam na drugą stronę. Pięknie. Tutaj zakryjemy podłogę. Reszta mebli, która tutaj została w pomieszczeniu, została przesunięta na lewo, przykryta, także spoko. Ogólnie to wszystko, wyobraźcie sobie, to kosztowało 28 tysięcy. To. To, bo tu było konserwatorium, nie? Oni tu ścian nie dotykali, niczego, nie? To za szkło? Za te szkło i ten dach. Bo to jest super light construction. I najpierw ją namówili na sam dach, ale później jak zaczęli już tutaj zrywać, nie? To powiedzieli, nie możemy jednak na tych oknach tego postawić. I naciągnęli jeszcze ich na te okna. Z tym, kurwa, to jest system, człowieku. Zaczynasz robotę i później sobie manipulujesz kosztami. No, na pewno kilka tysięcy dodatkowo, nie? To jest w tym projekcie już jakby, nie? To tyle wydali na to wszystko razem. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. To jest taki dach, z takiej ala papy dachówki, nie? To nie jest solidna dachówka. No i dwa duże okna, jak widzicie, nie? Widzieliście je od spodu. Także, słuchajcie, hajs niesamowity, nie? Ludzie wydają na takie rzeczy. A my tu tylko okienko robimy. Tak naprawdę oni chcieli tylko dach, tak? No oni chcieli tylko dach wymienić, a wymienili całą tą resztę. Bo jak zaczęli zrywać im dach, to się okazało, że te stare okna nie za bardzo mogą udźwignąć tą lekką konstrukcję. Więc sobie wymyślili, że jednak trzeba lepiej zrobić to. I zrobili dodatkowo, nie? Ale co tu się wyróżniło, to nie za bardzo mam pojęcie, szczerze, nie? Już nic nie było fajnie. No nic. Ale słuchaj. Tak, właśnie. I kilka lampek na suficie, nie? To jest w ogóle plastrowane, Karol. Ale ta cała obróbka to taka trochę tandeta, tak szczerze. Nie będę nikogo tu obrażał, ale zobacz, jak te rogi są powyciągane. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać. Jakbyście dobrze popatrzyli, tutaj nawet linii nie ma, nie? W rogu. To tak wszystko lata. W ogóle, zobacz, jak to płynie. Boże, faktycznie, co tu się odpierdoliło? To jest niemożliwe, że takie pieniądze ludzie wydali na to. Pomalowane na biało, może i to ładnie wygląda jak świeżo, ale jak człowiek przyjdzie popatrzeć tak na detale, to każdy jeden ruch pływa. I to jest w ogóle jakby na raz przemalowane. To widać, że przebitki są w ogóle po bokach. Pęknięcia. Hej, słuchajcie, to jest nowe. To ma, nie wiem, miesiąc? No miesiąc. Tak, to ma miesiąc, nie? No, dobra. Bierzemy się za robotę, hej. Gościu przed chwilą wystraszył, powiem wam szczerze, bo jedziemy razem na parking. Wjeżdżałem tutaj, a ten z tą różową nalepką nagle zaczął we mnie wycofywać. Zahamował, bo się źle pewnie zebrał w łuku i nagle jeb, on sobie zdecydował, że będzie we mnie cofał. Dobrze, że spojrzał w lusterko, bo by był dzwon. Dobra, ja idę do Screwfixa. Mam całą listę, także
trochę tych pieniążków będę musiał wydać. Let's go. Zobaczymy, co tam u naszego super Jacka. Ciepło się zrobiło. Boże, ja się tu normalnie gotuję w tym wanie. Muszę wziąć dwie końcówki, które kupiłem dla niego tam pod zlew. I coś jeszcze, ale zanim to przyniosę, to może sprawdzę lepiej, co on tak naprawdę potrzebuje, nie? I będziemy wtedy wszystko widzieć na bieżąco. Pachy możesz zostawić. Tak? Zostaw sobie, no, bo to nie wiadomo, potrafi coś. A te panele? Jakie panele? Zostaw. Dobra, to mamy tak, update'ów 1000, bo mamy masę drobiazgów zrobionych. Wiadomo, że to jakiś bałagan na worktopie, ale poza tym mamy kuchnię praktycznie zrobioną. Tutaj mamy tylko silikon dołem do zrobienia i tu przyjdzie taka płyta biała szklana nad piekarnik, tylko i wyłącznie. Klient wycisnął z nas jeszcze ostatnie soki. Chcemy tutaj pomalować tą ścianę całą, zamiast takiego splashbacka, który będzie odcinał wszystko nie wiadomo od czego, bo szafek ani nie ma górą nic. Stwierdziliśmy, że pomalujemy cały ten obszar po prostu w tym kolorze. Także Jacek ma tutaj dodatkowe malowanie. Zlew mamy podłączony, właśnie teraz jeszcze sprawdzałem, czy wszystko hula. No, próbowałem to umieścić tak w miarę, wszystko jest ok. Tu drzwi są ok, klamki do drzwi nie mamy, o, zapomniałem o tym. Tu mamy wszystko zrobione, także tu chyba się już nic nie zmieni, oprócz może jakiegoś toucha na koniec. Tutaj w pokoju też mamy zrobione, to się też nic nie zmieni, oprócz tego, że znowu klient jeszcze poprosi nas, żebyśmy tą ścianę pomalowali w kolorze. I tutaj tą ścianę w kolorze. Także mamy takie dodatki, słuchajcie, i tyle. Stwierdziłem, że jak i taki Jacek już tu jest, to niech zrobi. Będzie wszystko ładnie, klient będzie do końca zadowolony. Będzie puch z rozkoszy, jak pięknie, żeśmy mu tutaj zrobili te mieszkanie. Ja lecę do chłopaków z powrotem, bo mam zamiar tam zrobić trochę tej hydrauliki, ale przez to, że kursuję w lewo i w prawo, to tak to później wychodzi, ale materiał mam, najważniejsze, a jeszcze nie, bo ja tu muszę wrócić przecież z farbą dla ciebie. No to może się nie udać za dużo dzisiaj z mojej strony, ale lecę po materiał do BNQ, hej! Słuchajcie, czy u was też jest tak gorąco? Ja dzisiaj nieprzygotowany jestem na taką pogodę, nie? Znaczy mam spodenki ogólnie, ale ja pierdzielę, nie? Co za kurde temperatura. Pokazywało, jak rano sprawdzałem, bo żeśmy się zastanawiali, czy... Stójcie. Czy wyprowadzić te meble tam z tego domu, żeby chłopacy nie kurzyli po nich, to miało padać. I to tak co jakieś chwile. A tu kurwa nic. Dobrze, co? Jestem pod B&Q. Wszystko mam? Mam. Maskę muszę wziąć. Idę po te gadżety takie do roztopy, tą farbę, którą sobie ten klient wymyślił. I coś jeszcze? I jakieś listwy. A, muszę założyć tam z boku drzwi do łazienki, żeby nie było widać tak z kąta, wiecie, za dużo, co jest grane w łazience. Aby było trochę więcej prywatności. I tyle. Jadę do środka. Hej. Ja nie nacisnąłem tego guzika, wiecie dlaczego? Chciałem na live'ie sprawdzić, czy ktoś mnie zatrzyma. Nikt mnie nie zatrzymał, słuchajcie. Dobra, idziemy po zakupy. Musimy znaleźć doorstopy, a doorstopy to będą gdzieś tam przy drzwiach. Jedziemy z tym, hej! Dobra, dotarłem do działu z farbami. Mam dwie listewki, które sobie kupiłem na te drzwi. Mam doorstopy, a teraz trzeba znaleźć farbę, którą nasz super klient sobie wymyślił. Ja szczerze to ja nie wiem, nie pamiętam nazwy. Więc muszę sprawdzić, co on sobie tutaj napisał. Co ty wybrałeś, kolego? Wybrał jakiś kolor o nazwie... Co ty wybrałeś? Polish Pebble. Ja to już gdzieś widziałem. To jest chyba jeden z tych gotowych kolorów. O, jest. To jest ten kolor. O, elegancko. To ja sobie takie dwie zabiorę. Dobrze, bo te gotowe kolory, powiem wam szczerze, kosztują dużo mniej. A jak ja już robię taką przysługę, no to
Też nie chciałbym wydać za dużo. Także mam tą farbę na te ściany. Jestem bardzo happy. Teraz się zastanawiam, czy piątka na te dwie ściany to będzie trochę na dwa kołty może być za mało. Teraz będę musiał wziąć dwie piątki, no niestety. Najwyżej zostanie na jakieś poprawki. I tyle. Także jeszcze tylko kolor na tą ścianę w kuchni i jestem ready to go. Także, jeszcze muszę jakiś wałek wziąć Jackowi nowy do tej farby, nie? Easy care. O, jestem akurat obok tego też z tą łazienką. Ja wszystkiego w rękach to nie utrzymam, słuchajcie. Bo potrzebuję pomocy do tego YouTube'a. Czekajcie. A druga, Easy Care i kolor, który nazywa się, nie wiadomo co to jest za kolor. Który jest za kolor? Willow Tree. Aha, dobra. Szukamy. Willow Tree. Easy Care. Czy my tego widzimy gdzieś? Willow Tree. To jest to. I on takie coś chce zielonkawego do kuchni. Ale nie... Mają to w ogóle w stoku? Timeless, jakieś inne? Wszystko mają? A tego nie widzę. Dobra, nie pozostaje nic innego jak tylko znalezienie kogoś tutaj z obsługi. Może mnie akurat znawigują we właściwe miejsce. Hej! Gdzie jesteś, koleżanko? Ja wam powiem, gdzie ona jest. Ona już mi pomogła znaleźć tą farbę. Tylko nie byłem w tej alejce, co trzeba. I już mam. Farba Easy Care Yellow Tree. Tak jak sobie to nasz kliencik wymarzył. Także ja z tym wracam do Jacka i śpieszę się do chłopaków, bo chciałbym naprawdę coś jeszcze tam zdziałać. Nie wiem, naprawdę już nie mam sił dzisiaj. Ta pogoda mnie tak by wykończyła, że to jest jakieś nieprawdopodobieństwo, nie? A ja chcę jeszcze dzisiaj na siłownię iść. Let's go. Co też już załatwiłem od razu, bo nie wiedziałem, czy tak, czy nie. I wiecie, i dobrze, bo okazuje się, że trzeba czekać na te wszystkie unity. Pani powybierała sobie ogólnie wszystko piękne, jakie tylko chciała. A ja powiedziałem, a wybieraj sobie pani z katalogu. A co? Nie stać mnie. Dałem wycenę. Wybrała i słuchajcie, wszystkie unity z Holdensa do tego kibelka tam. Oczywiście my jeszcze będziemy potrzebować jakieś gadżety typu, nie wiem, plaster, może plasterboard, ale głównie cały ten element zbiorczy, czyli worktop, zlew, kran, szafki wykończone, już nie trzeba tego będzie ciąć, malować, wiecie, jakieś takie paranoja, więc wszystko złożymy taką a la kuchnię tam. Tylko zaokrąglimy ten worktop tak do kibelka. A, jeszcze kibelek muszę kupić. Czyli jeszcze ostatecznie coś tam wydam. Nie pamiętam, jaką wycenę dałem na ten kibelek. Muszę to wszystko sobie sprawdzić, żebym się nie przejechał. Ale wiecie, ostatecznie to ja i tak dużo ten projekt robię, więc tam nie powinienem się jakoś bardzo ten rozpieprzyć cenowo. 1600 funtów wydałem w Holdensie na tą chwilę. Pewnie do 2000 mniej więcej wyjdzie cały materiał za to wszystko. Tak się spodziewam. I tyle. Jedziemy z tym. Słuchajcie, tu jakieś karate urządzają sobie. Gym 101. Zobaczcie, jak walczą na ulicy. Biją się. Bez rękawic. Krzywdę sobie zrobią, słuchajcie. Trzeba dzwonić na policję. Nara, let's go. Ej. Co mnie tu podglądacie? Co? Ej, słuchajcie, kto ogląda z was Fame MMA? Na pewno oglądacie, nie bądźcie tacy. Ej, słyszeliście o tych całych murańskich? Ojciec i syn? Tato? Powiem wam, że dawno już nie oglądałem takiego show, jak tym razem w tym Fame'ie. I sobie tak myślę, słuchajcie, nikt z tym murańskim nie chce walczyć, bo to albo jakiś wariat, albo po prostu go lekceważą i mówią... Dziadzie, weź daj sobie spokój, co będziesz tutaj, wiesz, nam parodię robił i kabaret. Nikt nie chce z nim walczyć, słuchajcie, on do wszystkich się rzuca, a wszyscy go mają gdzieś, nie? Nie wiem, tak bardzo chce się tam wybić ten chłopak na siłę, a nikt nie chce z nim walczyć. Nie wiem, czy się go boją, czy
nie wiem jaki jest problem. Ja sobie tak wymyśliłem, ty ja będę z nim walczył. Ej. Jak wszyscy się boją, to ja z nim zawalczę. W sumie to z takim wariatem zmierzyć się to było nawet fajne, powiem wam szczerze, nie? No, ciekawe to mogłoby być. Tak stwierdziłem sobie, wiecie, poukładałem w głowie, a dlaczego nie? Niech dzwonią do mnie, se fejmy mama, ja im powiem, dobra, z Murańskim mogę zatańczyć. Lecę do chłopaków, nara. Udało mi się dojechać, nie wiem gdzie są. Myślałem, że ktoś tam idzie. O, gdzie ktoś? Cicho. A, jednak masz jaja. Poczekaj. Kurwa mać, no. Nie da się tego człowieka wyprowadzić z równowagi. Obi, what you have done to this beautiful house? What the fuck? My sir, jak my to wykuwamy? Ja nie wiem. A big glass. Yes? But here, basically when I was doing this, I kind of went in, I don't know. And? That's okay, that's nothing to worry about. And the radiator is good. Radiators, okay, that's good news. We have window for sale. Okay. People will buy it from house like this. And we need to move the sofa, guys. There is no one now, so we can move outside, make nice picture. Yes, and maybe not on grass, somewhere here or front of the house. What's wrong with you? Why you wear this now? Talk to me. I'm working. Hey, what my wife says? Who you are? Obi-Wan Kenobi. Say this with the mask. Obi-Wan Kenobi. You know, from Star Wars. Yes. Okay, dobra, słuchajcie, z update'u taki to szybko. I have delivery. We need to unload the pipes. I have the waste, which we need to swap definitely till end of the day. We need to solve it to make sure people can still use the same. And for this heat idea, yes. And this space between, that's actually good. Będziemy mogli puścić sobie tutaj rurki tędy, do tamtego dziennika, nie? Bo mamy miejsce już, nie? Tu. To? Teoretycznie, nie wiem, czy zlutujesz później, nie? Dam sobie radę. Tak? Przygotuję, tam zlutuję albo coś i easy będzie. Zawsze możemy tu plastik wrzucić nawet, nie? Tak? Nie wiem, jak to chcesz tutaj robić. Jeżeli zrobimy tak, jak to wyjdzie, nie? Aha. Tym. Wiesz. Bo teoretycznie tak to powinno być drzwi, nie? Wodno, nie? Zrobione. I to drzwi będą się otwierały na zewnątrz, no. No wiem. A ile teraz jest? Jak ty mierzyłeś miarką? 120, nie? Gdzie to jest to wejście? Ty na tym parapecie, jak to zobaczysz? Tutaj, nie? To jest jakby mniej więcej od okna, nie? Bo jeszcze drzwi nie zamówiłem. Wiesz, od tego słupka, bo to musi iść do słupka, nie? No właśnie. No powinno. Co to jest za słupek jakiś? Tutaj, na czym to stoi w ogóle? Na jakim? Plastik? A co to jest, metalowe? Nie, to jest plastikowe. Nie, to plastik to jest, ale to trzyma okna, nie? Aha. No to musi zostać, nie? No tak. No to łatwiej. I co? Tego, nie? A oni tutaj dawali jakiś plastik później na wykończenie? Jak to? No takim systemem, tak jak. Aha, poczekaj. Aha, bo widzisz, oni tu taki specjalny profil, Karol, mieli do tego. Bo jak my postawimy prosto, to więc trzeba jakimś tam paskiem to wyprowadzić później, nie? Jeszcze w ogóle inny, bo taki kłopotowy chyba gdzieś tam. Słuchaj, jedyna opcja taka jest, że z prawej strony damy słupek najpierw, a później okno. No to ja muszę poszerzyć tamtą stronę sobie, nie? Jak chcesz coś dawać. To nie wiem. To musimy tutaj take time i się zastanowić. Tyle wam powiem. Nie ma nikogo w domu. To możemy się trochę pobawić na pokojach, Karol. Może jeszcze. Powiem mu, żeby poszedł się przejść. Ej, no, sprawdź, dlaczego wody może być. Obi, you know the house is empty. Should we take time around the bedrooms together? Okay, no more jokes. Jedziemy z tym, hej. Sesję zdjęciową z Obim na tle chaty.
bo mamy te dwie kanapy. Ale I think we need to move them a little bit to left and do like a proper picture. Yeah. Yeah. I będziemy je wrzucać na Face'a, także bidujcie. Co pan tam grzebiesz? Nie wiem, kazali to grzebie. Yeah, do it. Hold hands, swap your hands. If you do like that. Okay. Mm, no, opposite. Oh, like that. Mm-hmm. Misiaczki, prosiaczki i wszystkie zwierzątka na świecie, które was kocham bardzo. Otwarcie zrobione. Tutaj tak temporalnie został poprawiony ten waste, który leci sobie tam do zlewu, ale my sobie go wymienimy, bo nie podoba mi się tam klejenie, jest bardzo brudne. Ale to wszystko przez to, że chcemy po prostu, żeby mieli podpięty zlew. Jutro sobie będziemy powoli tu ogarniać, przygotowujemy sobie pewnie jakąś taką na ściankę, cokolwiek, coś tu wymyślimy. Więc jakieś joysty wejdą w grę. No i przygotujemy sobie jakiś parapet. Wykończymy to tak, żeby tylko było gotowe pod stawienie drzwi, które będą miały już swój tam określony wymiar. Poza tym jest masa kurzu, masa. To wszystko było kiedyś malowane. Ja nie wiem, czy nie trzeba będzie tego malować jeszcze raz, jest tragedia ogólnie. Tutaj wiem, że podłoga będzie robiona ta sama, co będzie tam w łazience. Ale no nie wiem, jaki był pomysł tych ludzi, żeby sobie pomalować chatę przed tą całą demolką. To już nie moja bajka. Staramy się to... Ja nie mam dzwonka. Muszę do niej zadzwonić. Dobra, bo musimy się z nią pożegnać, a między czasie to się pożegnam z wami już. Także trzymajcie się. Już pukałem tyle razy. Policja. A ona... Policja. Ona miała dzisiaj drugą część swojej szczepionki. Może po prostu odleciała, nie? Nie wiemy. Słuchajcie. Także... a propos tego, sam się cały czas zastanawiam, co w tej sprawie zrobić sam. Zobaczymy się jutro. Jutro jest czwartek. A w czwartek będą jakieś emocje? Ja myślę, że tylko same emocje tutaj są. Nie, mogę się postarać. Się może dużo wydarzyć. Także trzymajcie się, zobaczymy się jutro. Cześć, miłego wieczoru. Hej.